Siemaneczko, chciałem pokazać, jakich rzeczy ustrzec się przy zakupie sama. Mi akurat, tak jak mówię, no zależało na moście i zrobiłem wtopę. Jak widać, skrzynia już jest zdjęta, maska tak samo, pompa wspomagania jest odkręcona, muszę odkręcić węże i ją schować. Skrzynia sobie leży. Muszę ją położyć na palecie, przykryć jakimś eternitem, żeby nie zamokła. Może uda mi się włożyć do szopy. W każdym bądź razie, podstawowy błąd, jaki był wykonany, to ta guma była dokręcona tutaj na tą planszę. Potem szła ta blacha jako dystans i do tego była plansza od skrzyni biegów. No oczywiście źle, dlatego że było wszystko skręcone na sztywno i pod wpływem pracy silnika ta skrzynia pracowała, co skutkowało tym, że wybiło ułożysko tutaj w całym ataku. No i przez to cały czas się atak odkręcał. No i ktoś pomyślał, no i zakręcił, zastawał całą tą śrubę. Teraz cały atak jest do wymiany. Co najlepsze jest to, że jest to nietypowy most. Byłem przekonany, że to jest most od stara 28. Jak się okazało, jest to ponoć most od stara 25, czyli jeszcze starsza konstrukcja. No i najlepsze jest w tym, że sam wkład tego mostu kosztuje ponad 1000 zł. Więc ogólnie pieniądze utopione w piździec. No oczywiście, wiadomo, sprzedam cały przód. Felgi sobie zostawię z kołami. Błotniki zostawię. Całą tą kolumnę kierowniczą też opnę. Ktoś sobie ją na pewno kupi. Kupując cały ten przód, to już będzie miał naprawdę dużo mniej pracy. Odejdzie mi zakup nowej pompy do swojego. Wykorzystam tą, o ile będzie sprawna. Wszystko się okaże. Mamy do tego, tak jak wspomniałem, jeden siłownik. Zobaczymy. Ogólnie ciekawym rozwiązaniem jest zbiornik paliwa, który wykorzystam. Bo na pewno ta rama będzie szła do mnie. Ten cały przód wytnę, bo nie będzie mi nic pasowało. Przynajmniej na początku. No i co najlepsze jest to, że w moim samie w ostatnim czasie zrobiłem to samo. Bez tej gumy przestawiałem na sztywno. Ale ja już wiedziałem, że mam wyrobiony most. Też już był tam właśnie luz na tym. I już go nie wykorzystam, tak? On już tak chodził w ostatnim czasie bez oleju, bo tam o-ringi poszły. No i dlatego właśnie zakupiłem most od stara. I tak, skrzynia będzie szła na handel. Cały przód pójdzie na handelek. Łącznie z kolumną. Resztę zostawiam. Będę na pewno, zobaczę jeszcze, czy będę szukał nowego mostu, czy po prostu na razie zrobię na tym i w międzyczasie zobaczymy. Więc jeżeli kupujecie sama, obowiązkowo musi być na jakimś krótkim wale kardana, aby nie zaliczyć w top. Pozdro. A to mój po dzisiejszej pracy w lesie.